Ostatnio świat pokazał nam, jak w ułamku sekundy role potrafią się odwrócić. Wszystko, czego doświadczaliśmy do tej pory, stało się dla nas nieosiągalne. Żyjąc na Ziemi w ciągłym pędzie pochłonięci codziennością, zapomnieliśmy o tym, co jest ważne i przestaliśmy dostrzegać piękno, które nas otacza. Sytuacja zmusiła nas do pozostania w domu, zrezygnowania z wszelkich przyjemności i udogodnień. Świat stanął w miejscu, ale nie dla wszystkich. A teraz nadszedł czas na naturę. W tych trudnych dla człowieka czasach to ona właśnie odżywa. Doszliśmy do krytycznego momentu, w którym ekolodzy trąbili o zagrożeniach, które mogą nas czekać w najbliższym czasie. Świat zmierzał w coraz gorszą stronę. Tony plastiku, kłęby dymu, coraz większy ruch samochodowy, nadmierne zużywanie wody czy eksploatacja surowców naturalnych to tylko niektóre z czynników, które wpływają na stan naszej planety. Odpowiedzialność za to wszystko ponosimy właśnie my. To nasze działania mają wpływ na to, w jakim świecie żyjemy i w jakim będą żyć przyszłe pokolenia. Teraz, kiedy człowiek zamknięty jest w klatce, tak naprawdę widzimy, jak bardzo natura tego potrzebowała. Przerwa od ludzkości pozwoliła jej na wolność, którą ograniczył jej człowiek. W końcu zwierzęta przestały się bać. Teraz to one wchodzą na nasze tereny, a my jedynie możemy obserwować je zza okna. Doceńmy to, co daje nam natura. Jest ona wszystkim, co nas otacza. To dzięki niej żyjemy. Doceńmy jej piękno, różnorodność. Rozglądnijmy się. Zauważmy, jak wielu rzeczy nie dostrzegamy. Sprawmy, aby w przyszłości nasze dzieci nie znały tego świata tylko z opowieści. Powiedzmy sobie jasno. Razem możemy coś zmienić, zdziałać cuda. Tak naprawdę wystarczy, że każdy z nas zacznie segregować śmieci. Zamieni plastikowe torby na ekologiczne, zredukuje zużycie wody i prądu, wybierze transport publiczny, zadba o zwierzęta i przestanie obojętnie patrzeć na ich cierpienie. W dniu 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska. Właśnie dziś. Otwórz oczy i pomóż nam zmienić świat na lepsze.